Witam serdecznie. Lekcja 12. Chowanie fizyczne. Zaczynamy sobie dzisiaj od ćwiczeń z gumą. Miały być na siłowni, ale niestety jak poszedłem na siłownię, to okazuje się, że tam już jest kilka osób, dlatego żeby unikać kontaktu z tymi osobami, robię to z użyciem drzewa po prostu i tyle. Dobra, na bieżąco będę omawiał ćwiczenia. Będzie ich kilka, także zaczynamy. Go! Używam do tego dzisiaj takiej oto gumy. Widzicie? I dałeś. Zwyczajna gałąź szczepiona na wysokości bioder. Zakładamy gumę i na rozgrzeweczkę zrobimy sobie kilka wybiegów na gumie. Do przodu i do tyłu. Guma generuje nam opór, także jest zdecydowanie trudniej. Przód i wracamy. Dotykamy ziemi na zmianę lewa, prawa. 3, 4. Możemy sobie zaznaczyć punkt jakiś. Ok, to tak, żeby się troszeczkę dogrzać. Drugim ćwiczeniem dzisiaj są znowu przysiady. Tym razem cały czas z oporem, zdecydowanie trudniej. 15 przysiadów. Guma powoduje, że cofamy się, tylko musimy jeszcze bardziej napiąć tutaj swoje mięśnie i utrzymać równowagę. 15. Ja czuję różnicę. Ok. Drugie ćwiczenie. Pierwsze to było taka rozgrzewka, to ja go nie liczę. Drugie ćwiczenie. Skipa na gumie. To samo. Opór. I jedziemy. Około 40 sekund. Jeżeli chcemy zwiększyć napięcie, możemy przesunąć się lekko do przodu. Ręce zgięte, biegowo pracują, kolano w górze, stopa zdarta. I tak przez 40 sekund. Tamtego ćwiczenia proponuję zrobić 4 serie tych przysiadów. Tego również 4 serie po 40 sekund, przerwa minuta standardowo. Pomiędzy ćwiczeniami możemy robić 2 minuty. Ok. Trzecie ćwiczenie był skip A, a teraz spróbujemy robić skip C, a gumie również. Czyli pięta do pośladka, swobodnie góra i również 3-4 serie po 40 sekund. Ok, i teraz jedziemy kolejne szybkie zmiany. Dzisiaj jak najwięcej ćwiczeń staram się pokazać na tej gumie. Dzisiaj przekładamy sobie teraz gumę, zobaczcie, tak jakbyśmy zakładali plecak i robimy wyskoki w górę. Guma powoduje, że bardzo mocno ściąga nas w dół, dlatego musimy użyć większej siły, żeby wyskoczyć w górę. Ja w górę, guma ściąga mnie w dół. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 15. 15 takich ćwiczonek. 15 ruchów, przepraszam. 4 serie, przerwa minuta. Ok, no to teraz dwa ćwiczenia na górną część. Zaczniemy sobie od tricepsa. Chwytamy gumę w ten sposób, oburącz w górze. Uginamy ręce za głową i prostujemy nad głową. Tu na gumie można śmiało zrobić sporo tych powtórzeń. Myślę, że nawet 30, w zależności od tego, jaką mamy twardą gumę. Również 4 serie.
I jeszcze jedno ćwiczonko na górę, na mięsień najszerszy grzbietów. Spójrzcie. Teraz ćwiczymy na zmianę. Raz jedna ręka, później druga. Wyciągamy rękę do przodu, w ten sposób, plecy proste. Spójrzcie. Ściągam najpierw łopatkę i dopiero później przyciągam gumę do brzucha. Wypuszczam z powrotem. Ściągam łopatkę, przyciągam gumę do brzucha. Wyciągam rękę do przodu, rozluźniam. Ściągnięcie łopatki następuje i przyciągnięcie dopiero. I tu robimy sobie po 10-12 ruchów na rękę. Jak zrobimy po 10-12, 4 serie na koniec, możemy sobie zrobić oburącz już tak samo. Spójrzcie, dołączam teraz drugą. Wypuszczenie, ściągnięcie obu łopatek i przyciągnięcie gumy do brzucha. Wypuść łopatki, ściągnięte, przyciągam. I tym samym mamy znowu kolejną bazę ćwiczeń do tego, żeby dołączać do kolejnej lekcji. Taka guma, mówię, wszystko zależy od tego, jaką się zaopatrzymy. Może to być bardzo miękka guma, wtedy proponuję zrobić więcej powtórzeń. Jak już ta guma jest taka twardsza, no to mniej. A jeżeli ta guma nie możemy dostać jakiejś twardszej, no to wystarczy zrobić większe napięcie i w tym momencie będziemy robili większą siłę. Ok, to dzisiaj wszystko. Zapraszam na kolejne lekcje. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda odwiedzić tą siłownię. Chyba pójdę o 5 rano, bo od momentu, kiedy zostały otworzone lasy, wszyscy oblegają tą siłownię. Myślałem, że jest opuszczona. Niestety już nie jest. Ok, zachęcam Was. Wychodźcie z domu pod warunkiem, że stosujecie się do wszystkich zasad. Czyli zachowujecie bezpieczną odległość, używacie tych masek. Oczywiście nie w lesie, ale jak przebiegacie do lasów. I dbacie o higienę rąk. I uwierzcie mi, będziemy zdrowi. Trzymajcie się. Cześć. Hej, pa.